Hej wszystkim, z tej strony Diego w następnym odcinku z DLC Quest, a tym razem z dodatku Live Freemium or Die. Więc bez zbędnego przyciągania. Dość sympatyczny krok początkowy. Start new game. Welcome to DLC Quest Live Freemium or Die. Thank you for purchasing the game of the year edition. You have been granted early access to the following abilities. Moving and jumping, audio, animation, pausing, have fun, space. Well, isn't that nice? No, tym razem mamy już na starcie animacje, audio i tak dalej. Czyli mamy teraz już standard. I bodajże tutaj możemy chyba zginąć. Mister, you have to help us. What the premise? I mean, what's the problem? Something has been attacking the villagers in the night. Come on, follow me. Let's do this. Moment. Let's do this. No! Homan must die to teach me game mechanics. Bo nie spodziewałem, jak się nazywa ten gościu. Sprawdzę. Au. Brawo, Diego. A nie nazywa się Leroy? Wyglądał jak Leroy i sam tekst Let's do this. No, może taki mały easter egg, uśmiech w stronę graczy WoWa. Dobra, tu trochę poskaczemy. Dobra, stąd wsio. Już mamy pierwszy Particles Pack. Ładny początek, już mamy nowy DLC, egzamin. Here lies Shepherd, 1942-2013. Keeper of sheep, defender of the flock. First to go missing at the hands of the creatures. Następny. Here lies Villager John Yon. Killed by creatures. Real talk, he wasn't paying attention. Here lies villager Ryan. Tried to fight the creatures. Died from the dump damage. Well, you get the idea. A lot of the villagers have been killed recently. Dobra, schodzimy niżej. Loading. Czemu by nie? Day of the patch pack. Village Zone. Tego możemy jakoś użyć? Chyba nie. Checkpoint Pack. Aha, czyli musimy dopiero kupić checkpointy. A trochę jeszcze pozbieramy. Kasiutry. A dopiero za chwilę wejdziemy do sklepu. I'm at the town historian. I take the census. Bob's gotten earlier with all the mysterious murders. Hey, Sylvan Lining, right? By the way, did you know 75% of the townspeople are from United Kingdom? And the 75% of or more of this game takes place in the United Kingdom. That's a really weird thing to point out. It's for tax purposes. Aha. Podatki to wszystko wyjaśnia. Pyk, pyk. It's dangerous to go alone. Take this. Take what? You didn't give me anything. Oh, I was just telling the joke. I'm Lamp, the town comedian. That's not a joke. You're just repeating things you've heard and calling them jokes. I guess that's love-like. A third of the time, tough. Oh. Angielski czasami kuleje. Ma sam tekst. It's dangerous to go alone. Take this. Niektórzy pewnie kojarzą. Legend of Zelda. Hi, player. Here to save the day again? Well, you know the drill. Buy some DLC. Kupujemy.
Już nam działają checkpointy. Tylko póki co nie mamy nawet broni, żeby te haszcze tam przetrzebić. Skoczyliśmy jakoś. Pyk, pyk, pyk. Wise old man. I'm the eldest of the village. Good. I was looking for... Przepraszam. I was looking for the one in charge. Oh, I'm not in charge. But you're the village elder. That's how it all works. I'm incredibly sentile. They don't even let me tie my own shoes. Oh. How did I get here? Okay, that's enough. I'm leaving. Burmistrz. I'm a middle-aged man of the village. I have experienced, yet I'm still capable, so I'm the one of in charge. That makes a lot of sense. Can you tell me what's going on here? I heard about village was in danger. Yes. Well, no. I mean, yes, the village is in danger, but no. I can tell you. Why not? I need to retrieve something for me first before I can tell you. What? What? Your village is in danger. Why are you delaying? I literally cannot explain how important this package is. Find it in a cave east of here. Mm-hmm. Czyli musimy przynieść jakąś paczkę. Chyba ulubiony, w cudzysłowie, ulubiony element każdego gracza RPG-ów. Czyli przynieść, podaj, pozamiataj. Sorry about getting in your way earlier. Just doing my job. Tu nawet jeszcze nie byliśmy. A tu tego nie otworzymy, że tak powiem. Mamy kolejną paczkę z DLC. Incredibly important pack. To, czego chciał nasz burmistrz. Hop, hop, hop. A którym się teraz... Na pewno nie tędy się lazło. Pyk, pyk, pyk. Czym jest paczka? Found my important package. Now you must purchase. Aha, musimy teraz to odkupić. Satyra o DLC. Hey player, here to save. Na, już było. Niesamowicie ważna paczka. Niesamowicie ważna paczka. I teraz chyba powrót do burmistrza nas czeka. Coś mamy, tu nic nie mamy. Ciekawe, co nam teraz powie. Ah, jest! Much better! Now I can warn you about the incredible danger. Wait, what was that whole important package thing about? Why the color text? Of course. Aha, czyli teraz kolorowym tekstem będzie mieli zaznaczane ważne rzeczy. How could I describe something so important without the necessary colors? Oczywiście konsternacja naszego protagonisty. There is a dangerous creature living to the east of the village. It has taken many of our villagers, which conveniently explains why there are so few of us here. I don't know how it scales the cliffs east of here. You will have to find a way. Take this sword. It will allow you to cut the vines that block the caves under the village. Hopefully you can find some money, clues down here. Everyone gets this one. No to już mamy nasz standardowy zestaw.
Mówi na wschód. East. Będę chujem, pójdę w lewo. Na zachód. Cave Zone. Aha. Wall Dump Pack DLC. Dobra. To przeczytamy za chwilę. Village Zone. Ile za to chcesz? No, nie stać nas. Jesteśmy zbyt biedni. No, ale pozbieramy kilka monet, to się to odrobi. Jump against the wall, then jump again. If you have the DLC, of course. Nie, nie mam żadnego takiego DLC, niestety jeszcze. A, tu mam do przecięcia. Trochę kasy. Generalnie jeśli chodzi o ten dodatek, że tak powiem, jeśli to w ogóle można nazwać dodatkiem do DLC Questa, jest dłuższy, bardziej rozwinięty i przede wszystkim można zginąć. Że tak powiem, to nie jest gra na takiej zasadzie, jak to było przedtem. Czyli po prostu prościutki, że tak powiem, sketch wręcz, jeśli można tak to nazwać, o DLC-kach. Które nawet 5-letnie dziecko przylazło w przeciągu godziny. A, no właśnie. Tutaj to już możemy zginąć i przynajmniej jest trochę więcej zabawy i trochę... Kurwa, jego mać emocji! A emocji to mamy w chuj. Momentami. Zwłaszcza jak giniemy. Ten przejdziemy niezbyt. Czap, czap. Kurwa, drugi unfair Mario. To trzeba zapamiętać. Lewa jego mać. Kurwa, 5 minut spędzę na przełożeniu tam. Kurwa! Ja pierdzielę. Trzeba mieć po prostu skilla, takiego ja, żeby zginąć tyle razy w tym miejscu. No, teoretycznie mamy to zaznaczone. Teoretycznie. Że to jest niebezpieczeństwo. To mamy kolejny checkpoint. I kolejny DLC. Health Bar Pack. Czyli pewnie będziemy mogli oberwać po mordzie więcej niż raz. Dobra, tu nie możemy skakać po ścianach jeszcze. To jest pewnie kolejna pułapka z kolcami. I kolejny DLC. Parallax Pack. A, mamy trochę kasy, jak szalić, to szalić. To możemy... to chyba nie. Groove. Nie wiem, dlaczego mi zajechał noczem, tak z wyglądu, ale... I am Groove, I was to big into mining. Chyba nawiązanie do nocza. I guess that's explain why you down here. Oh, I don't mind anymore. Now I'm big into space and lasers. Huh? Pew pew. Pew. Pickaxe hanging on the wall. It will probably take care of nearby rocks. I can just take it through. That would be rude. Maybe later. Dobra, czyli na razie kilofon nie możemy wziąć. Mówi się trudno. Ale jak sama gra powiedziała, dostaniemy go później. Dobra. Chyba będziemy mogli iść za chwilę po nowe DLC. No w sumie już wyjdziemy z drugiej strony. Up against wall. Aha, czyli tu musimy też jeszcze kupić ten pak z skakaniem na ścianach, raczej od ścian, odbijaniem się. Stanie na nas wszystko. Health bar pack, parallax pack. Teraz mi się wydaje, że tło się lekko przesuwa. Nie zwróciłem przed tym uwagi, powiem wprost. I zawsze możemy odbijać od ścian, czyli daje nam to nowe możliwości i większą mobilność. I teraz możemy dostać więcej niż raz po ryju. Outskirt zone. Turn back. Great danger ahead. Stranger danger. Shepherd? Player? Shepherd?
I hate the creature got you. I fool you with it. Oh no no no. Quite the opposite boy. Wait. You're behind all these disappearances? A long time ago, perhaps in a different game, you killed my sheep. I asked you not to charm them. I even made a sign. Now you and everyone else will pay the price. Prepare to die at the hands of the zombie sheep. Prepare to die edition. Well, the hooves of the zombie ships anyway. And if you killed this ship, they'll be come back. Aren't zombies great? Okay, enough. Chit chat. Time to die. Player? Shepherd? Whoa! Dobrze kupiliśmy. Au! Channel plans pack. Au! I co teraz mamy zrobić? Moment, zlurujemy trochę najpierw. A później spróbujemy pitnąć w lewo. No tak, wszystko są w jednej grupie. I teraz tak. Wow, psia krew. Nie gryź, nie gryź. Może to wrócimy za chwilę. I spróbujemy najpierw kupić ten DLC. Może nam coś pomoże. I życie zregenerować, jeśli gdziekolwiek teraz się da, bo już nie pamiętam. Swing, swing, swing. Mieczem. Kuźwa, na co nas też nie stać? No może tam trzeba zginąć? Cholera wie. Dobra. Pójdziemy zginąć najpierw. No, jak już widzieliście przedtem, kilka razy ginąłem na tych kolcach. Śmierć w tej grze niczym nie grozi. Poza tym, że musimy iść od checkpointu. Dobra. Eat my ass. Durne owce. A może spróbuję zabić? O ile chyba... A, jednak mogę. Nie zadawać jakiekolwiek obrażenia, czyli... W sensie, obrażenia wiadomo, że zadaję, tylko... Okazuje się, że tak mogę zabijać. Au. Tylko one mnie skuteczni. Dobra, wcieramy te owce. Hardkorowo. Czego nie ma w lesie glasym? Nie ma lipy, ani owiec. Kuźwa, ich jest chyba nieskończoność, więc... Ja tak mi się wydaje, że one się cały czas respią. Ale spróbujemy wybić ich jak najwięcej. No i chyba cały czas nowe wstają. Za każdym razem zabijemy jedną. Dobra, chyba najpierw trzeba będzie pozbierać trochę tej kasy. Kupić ten pak z roślinkami. I wrócić tu. Dobra. Zezryjcie mnie. Turn back. No, innego wyjścia nie mamy. To możemy teraz wejść sobie. Tylko czy coś tu będzie? Nie. Tu jeszcze nie doskoczymy. Niestety nie mamy jeszcze double jumpa. W porządku, najpierw pójdziemy tam całkiem w lewo. Pozbieramy trochę kasy, a później... Psiakrę. Mogę tu zginąć? Wrócić do checkpointa tamtego? Mogę. No, tyle dobrze. Pyk. Trzeba pozbierać trochę kasy, żeby kupić nowe DLC. Wow, Dark Zone. You got it, no problem. Game designer. Uwielbiam soundtrack z tej gry. Dobra, chyba trochę kasy mamy. A, jeszcze tu się trochę poszwędamy. A my w widelce coś znajdziemy. O. Alan, please add zone name. Alan, please add world. Alan. Alan.
Ale naleś to kurwa zjebał. Mogę wejść na górę? Alan głupi waflu. Alan niedodany świata. Good job, Alan. Wait, have you reading this sign? Magic! This area is dark because our art director says silhouettes are artistic and trendy. Trendy my ass. No trudno. Kasę mamy, więc idziemy po najnowsze DLC. Dobra. Harmless plants. Well, that sounds good. O. I mamy te monety w końcu. Myślałem, że będzie potrzebny double jump. Ale... najwyraźniej się myliłem. Pyk, pyk, pyk. Ciekawe, co teraz z owcami będzie. Wait, wouldn't you rather have these plants? No. Who'd have thought that plants could defeat zombies? I mean, it's kind of silly if you think about it. Wait, come on now. Player? Shepherd? My favorite awardment! Dobra. Tu mamy koniec w cudzysłowie epizodu pierwszego. Player? Shopkeep, what are you doing here? You can't leave yet. What? Get out of my way! I have to walk triumphantly while the credits roll. I can't let you do that. You see, it's much more profitable when you're trying to be a hero. I am a hero. I saved the town. Everybody's safe. Safe from what? Zombie ship? Please. There are far greater threats than zombies, you know. Oh yeah? Like what? Route 3007, lost connection to server. Reconnecting to server? Tam 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 tam. Retry. Reconnecting the server. Again. Waiting for the available slot. Position in the queue. Serio. Oh. Connecting to server. About bloody time. Avocado Hill Zone. Dobra. No i tu zaczynamy od nowa. Więc na tym zakończę odcinek. Dalszą część gry pokażę w następnym odcinku. Ciekawe, czy ją skończę. Możliwe, że to będzie w trzech epizodach. Ale zobaczymy jeszcze. Dwa, trzy góry epizody będą. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Hej!